Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, miło mi was gościć w kolejnym odcinku z gry Stardew Valley. Tak wiem, było bardzo dużo czasu, znaczy nie było, znaczy były odcinki. Moi drodzy, dzisiaj jeszcze będzie vlog na ten temat, natomiast ja już wam teraz chcę powiedzieć, zważywszy, że gramy w Stardew. Słuchajcie, ogarnąłem pewien myk na rok szkolny. Wiem, że te odcinki ze Stardew pojawiały się o 8 i one dalej o 8 się pojawiać będą, ale zostanie to troszeczkę zmienione. Będą odcinki już wtedy teraz na pewno codziennie, nie będzie jakiejś tam przerwy, ponieważ będę nagrywać, uwaga, po jeden dzień na odcinek. I dlaczego tak, dlaczego nie inaczej? Już wam mówię. Po pierwsze, jeden odcinek ze Stardew jest mi łatwiej nagrać niż 40-minutowy, bo ostatnio mam bardzo mało czasu i w ogóle wszystkiego teraz będzie jeszcze mniej, więc już zupełnie. Dostaniecie taki po prostu 20 minut, żeby sobie go, nie wiem, obejrzeć w drodze do szkoły. Jeżeli idziecie na 9, albo nie wiem, jeżeli idziecie na 10, to będziecie mogli sobie go zobaczyć bez jakiegoś tam, wiecie, 20-25 minut, coś koło tego. Kolejną sprawą będzie to, że w zimę tak na dobrą sprawę mało się będzie dziać. W związku z tym wydaje mi się, że nie ma sensu ogarniać to po prostu w ten sposób, że będę w całym odcinku kopać w kopalni albo ścinać drzewo, bo to moim zdaniem się totalnie nie ma nijak. Wyjątkiem, jeżeli będziecie chcieli, to dajcie mi znać w komentarzu, mogą być weekendy. W weekendy Stardew, o jak chcecie, sobota, niedziela, może być o 8 tak samo, może być już to, mogą być już to 2 dni. Mi to jest naprawdę bez znaczenia, także napiszcie mi, czy wolicie albo 2 dni w weekend, albo jeden dzień, cały tydzień. Także tu mi dajcie znać. No i co, moi drodzy, zaczynamy pierwszy dzień zimy. Dzisiaj myślę, albo i nie myślę, nie wiem w sumie nawet, czy będzie jakoś mega pracowicie. Na pewno to, co będę chciał ogarnąć, to jest Community Center. W ogóle zobaczmy. Aha. So, it's going to rain all day to... The fuck? Będzie padać? A nie powinno być, że będzie śnieg? Szczerze mówiąc, że nie ogarniam tego, to jest trochę dziwne. Ale dobra. Moi drodzy, naszym głównym zadaniem będzie dzisiaj ogarnięcie Wild Seedsów, tych zimowych oczywiście, ale zanim to jeszcze zrobimy, pozwólcie mi, że ja sobie zerknę, co my tutaj w skrzynkach mamy. Co tu jest zimowe, a co nie jest zimowe? To jest na pewno zimowe. To jest na pewno zimowe. Ja już sobie to wezmę, dlatego że chciałbym to, wiecie, trzymać w razie, gdyby udało nam się znaleźć jakieś te i wtedy moglibyśmy sobie to od razu po prostu przetworzyć, wiecie, na co. No i co? Wychodzimy. Wy już widzieliście część zimy, jak to tutaj wygląda, także myślę, że tutaj, wiecie, pokazywać wam to, myślę, że nie ma sensu. Miód oczywiście nie rośnie w zimę. Miód nie rośnie w zimę. Powiedział to Wojtek, który ma już prawie rok przegrane i do tej pory... No, zresztą miód się i tak bierze ze słoika. Miód i tak się bierze ze słoika. Jeżeli ktoś nie oglądał naszego challenge'a z fasolek bodajże, to zapraszam i polecam. Beka straszna. Dobra, zwierzęta. Co wy mi tu dacie? O, proszę, mamy już, widzę, jajka z tych... Chociaż chyba już mieliśmy. Nie, nie mieliśmy. Kurczę, ale zobaczcie, będzie nam brakowało jednej rzeczy. No z tym będzie chyba największy problem, ale zobaczymy. Ja dzisiaj spróbuję dotrzeć do Community Center, bo może uda nam się ogarnąć tamtą rzecz, więc wezmę sobie na pewno ser, wezmę na pewno którąś z galaretek i wezmę miód. Miód, tak. Miód. Natomiast, jeżeli dobrze pójdzie, to zrobimy dzisiaj Winter's Rod, znaczy Winter Bundle, gdzie naprawi nam most, także w następnym odcinku już ewentualnie sobie tam wszystko zwiedzimy, co, jak i tak dalej, i tak dalej. No ale to oczywiście, wiecie, wszystko wyjdzie w praniu. Dodatkowo, słuchajcie, wybaczcie mi, ja mam jakiś katar. Nie wiem, o co chodzi. Trochę mnie zatyka, niestety. Ale, dobra. Odwiedźmy jeszcze nasze krówki. Krówki, widzę, nic nie jadły. Dziwne, ale dają mi mleko. Tylko pytanie teraz, jakie? Widzę, że dają na razie zwykłe. Mateusz, dasz większe? Ach, też nie. Też nie. Dzisiaj widzę, krowy nie są w nastroju. Dobra, moi drodzy, i teraz tak, plan jest następujący. Dzisiaj musimy ogarnąć sobie tutaj okolice, więc ja już teraz tutaj w okolice sobie pójdziemy. Jeszcze tylko myślę, że wezmę, wiecie co, te rzeczy ewentualnie do Community Center, żeby w razie czego je po prostu dać. Tam był na pewno miód, ale ten zwykły miodek. Zostawiamy sobie, właśnie zostawię wszystkie jajka oprócz tego jednego, bo to nam się przyda. Tu sobie od razu ładnie posegreguję. To sobie jeszcze wrzucimy tutaj do ryb. Jeszcze mleko właściwie też. I czy ja coś jeszcze tam miałem do wzięcia? Ser.
Dobra, i czy jeszcze coś było? Czekajcie, zaraz tak sobie szybko zerkniemy. Tak, była któraś galaretka, ale to wiecie co, ja wezmę, myślę, że tą najtańszą, czyli tą Salmon Berry Jam, żeby była. I jeszcze brzoskwinkę miałem zabrać, tutaj gdzieś była, tutaj jest, dobra, spoko. Dobra, i tutaj mamy wszystko całkiem spoko ogarnięte. No dobra, moi drodzy, to co? Myślę, że zaczniemy sobie... A, jeszcze pójdziemy do nietoperzy, chociaż wydaje mi się chyba, że byłem już u nietoperzy, jak zaczynaliśmy zimę. Oczywiście standardowo nic mi nie dały, bo przecież jak, żeby inaczej. I pójdziemy sobie, myślę, że od góry. Dodatkowo też od następnego odcinka, myślę, że już powoli, małymi kroczkami sobie, wiecie co, zaczniemy ogarniać wszystkie te... znajomości po kolei, chociaż i tak... O, proszę, właśnie, to jest jedna rzecz, o której wam chyba nie powiedziałem. Tutaj w tych takich przejściach można wykopywać te rzeczy zimowe. To jest całkiem spoko opcja. Nie wiem, czy na farmie można. Wiem, że tak w takim normalnym otoczeniu można i tutaj jest chyba takie najlepsze miejsce do kopania tego. Czy możesz się łaskawie obrócić? Dziękuję. Także czekajcie, zobaczymy. O, proszę, widzicie? Winter Sorrow to wszystko wypada, także to też można sobie po prostu tak, wiecie, chodzić, przekopywać. Jeszcze jak ma się dobrze ogarniętą motykę, to lepiej to wszystko idzie. Także Snow Gema mamy, więc wydaje mi się, że chyba brakuje nam tylko ten zimowy krokus, tak? Natomiast nie wiem, jak to tam, nie wiem tam, jak to tam zupełnie, kurczę, wiecie co, ogarnąć, bo no musimy ogarniać te roty, tak? No plus jest tylko też, tak jak mówiłem, taki, że mamy po prostu, wiecie, mamy sprinklery, także to po prostu będziemy sadzić, jak urośnie, to ewentualnie dodamy nowy i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że zimą też jakąś hajs, też jakiś hajs z farmy nam ładnie wpadnie. Natomiast myślę, że bardziej zajmiemy się, wiecie, przerabianiem po prostu wszystkiego na oczywiście inne rzeczy. O, proszę, i mamy to, a nie, to nie to. To nie to, kurde. Czekajcie, pójdziemy sobie, wiecie co? Pójdziemy tutaj jeszcze górą, tam obkrążymy. O, proszę, mamy robaki. Aha, dobra, Winter Rot, świetnie. Tu widzę kolejne, coś ich dużo dzisiaj. No i powiedzcie mi, że gdzieś tu będzie ten krokus. Tak, Wojciechu, chciałbyś, chciałbyś. A, jeszcze jedna rzecz. Jeżeli będzie fajnie, jeżeli będzie dobrze na, że tak powiem, będzie dobrze na tej plaży, to będziemy mogli mieć ten Nautilus szale całe. Także myślę, że to sobie jakoś ogarniemy. Ogólnie to zastanawiam się też teraz, wiecie co, na co ewentualnie zbierać, na który budynek, ale... O, czekajcie, aha, dobra, to jest to, dobra, to już mieliśmy u tego, dla Guntera. I teraz tak, my musimy, moi drodzy, przejść tak dosyć dokładnie tutaj przez całą okolicę. O, no to wiecie, co wam powiem? Chyba nawet nie będziemy szli... Nie, no na plażę też pójdziemy. Dobra, to wrócimy sobie tutaj co najwyżej. Tylko krokusy, kurczę. Mamy niestety tylko jednego, więc dzisiaj myślę, że nie ogarniemy jako tako farmy. Możemy ewentualnie przygotować sobie, powiedzmy, pole pod wszystko. Czy ja mam w ogóle jakieś misje? Nie mam. A tu będą? Nie, nie ma też misji. W ogóle zobaczmy, czy ktoś ma... Aha, Linus ma najbliżej urodziny, spoko. Zobaczmy też, co nam tutaj sprzedaje, ale tutaj, no niestety, zniknęły nam totalnie wszystkie sadzonki. Zostały ewentualnie jakieś tapety, wiecie, i tak dalej. Te drzewa mnie jeszcze bardzo korcą, ale to jeszcze nie teraz, jeszcze nie teraz. Tutaj mamy, widzę, jakąś tapetę w bąbelki, ale to jakoś tak, to chyba te slajmy, nie w bąbelki. Ale tego myślę, że chyba na razie nie będziemy ogarniać. Myślę, że wiecie co, dom chyba najlepiej jest zacząć sobie, tak powiedzmy, wiecie, tak jak chcecie, dekorować mniej więcej, jak już będzie w pełni rozbudowany, bo tam wtedy dochodzi dużo pomieszczeń nowych, bodajże chyba 2 albo nawet 3. Już teraz nie pamiętam, ile dokładnie, także wiecie, jak chcecie, to możecie, jak nie chcecie, to nie musicie. Dobra. Teraz tak, tam nie idziemy, pójdziemy zaraz sobie jeszcze tutaj. A zaraz, czy ja czegoś czasem nie zostawiłem u... Nie, nie zostawiłem. Natomiast zima zimą, będziemy musieli ulepszyć sobie tutaj rzeczy. Natomiast zastanawiam się, czy jest sens w ogóle ulepszać je na złoty poziom. Myślę, że jedyną rzeczą w sumie, którą byśmy... Albo nie, wiecie co? Ulepszymy sobie właściwie tylko motykę ewentualnie do poziomu iron. Bo... To nam się przyda na wiosnę. My wiosną musimy naprawdę dużo, dużo ogarnąć. O, patrzcie, czego patrzcie, co znalazłem, a czego dawno nie było. Mam nadzieję, że mi jakieś ładne rudy wylecą.
Omni Geoda i Goldor. To wiecie co? W sumie jak już tutaj jesteśmy obok niego, to możemy sobie tą geodę ładnie rozwalić. Ja w ogóle nie pamiętam też, czy jakieś geody... wiecie, no kamień, świetnie. Nie pamiętam w sumie, czy jakieś geody miałem w skrzynce. Nie jestem sobie w stanie teraz przypomnieć, no ale to jest nieważne. I zobaczcie, możemy sobie już właściwie to zrobić, tylko właśnie mamy tego kurczę cholernego krokusa. I tutaj nie za bardzo. Wiecie, jak oddamy to wszystko do Community Center tak na dobrą sprawę, to co będziemy... O, są, świetnie. To w sumie dobrze, że tutaj jeszcze przyszliśmy, a nie oddaliśmy od razu, bo musielibyśmy się wracać. Ogólnie Nautilus strzele są... No, 180 kosztują. To nie są jakoś... Nie powiedziałbym, żeby jakoś były, wiecie, tanie. Także całkiem spoko. Tu sobie oczywiście na tym zarobimy. Zima ogólnie w Stardew jest taka, że... To jest właściwie, wiecie co, zima to jest takie przerabianie wszystkiego z lata. Z tych wszystkich innych pór roku, jeżeli coś nam oczywiście zostało. Możemy jeszcze tak na dobrą sprawę ogarnąć coś takiego jak Seedmakera i żeby zaoszczędzić troszeczkę na nasionach. Możemy sobie to oczywiście przerobić i te nasiona będą, one nam nie uciekną. W razie gdyby coś, to później sobie to jakoś ogarniemy. Wstępnie tak myślałem, już nad wiosną, wiecie, bo to trzeba już powoli myśleć, żeby robić sprinklery i tak dalej, że bardzo bym chciał ogarnąć przynajmniej tyle rzeczy, żeby, powiedzmy, po zbiorach wszystkich rzeczy, żeby ich było ponad 500. To jest bardzo dużo, to jest naprawdę bardzo dużo, ale wiecie, jak już mamy te sprinklery, a mamy ich sporo, bo to jest 25, jeszcze zimą na pewno będziemy chodzić dosyć często do kopalni, to będzie tego jeszcze więcej, także myślę, że damy radę jakoś to tak fajnie wszystko ogarnąć i że ta farma będzie wyglądała jak farma, bo nie ukrywam, że oglądając serię u niektórych innych youtuberów, właśnie sprawdzałem, jak oni zaczynają tą wiosnę i szczerze powiedziawszy nie podoba mi się jedno, wiecie, że, znaczy, słuchajcie, nie chcę nikogo obrażać, tylko po prostu mówię, wyrażam swoją opinię. Wydaje mi się, że już w drugim roku farma powinna być już jakoś ładnie, wiecie, zagospodarowana, nie? Na przykład jedno wielkie pole i wszystko rośnie jakby chciał albo nie mogło, albo coś w tym stylu. Ja właśnie lubię, jak to wszystko jest, wiecie, jakoś ułożone, ładnie to wygląda i tak dalej, i tak dalej. Także zimą będziemy raczej bawić się w tą sferę, że tak powiem, wizualną i oczywiście szykować się standardowo na wiosnę. Także troszeczkę rzeczy będzie trzeba zgromadzić. Na pewno myślę, że jeżeli chodzi o wiosnę, to sprzedam najprawdopodobniej wszystkie przerobione rzeczy, jakie mamy. I później ten cykl, wiecie, bo Jezus, co tu tyle robali dzisiaj, jakoś dużo wyleciało. O, inventory full, świetnie. Wyrzucę ten trash. Bo wiecie, no moim zdaniem, kurczę, no jednak już trzeba powoli dbać jakoś o ten wygląd tej farmy, bo wiecie, no takie w kółko Macieju jedno i to samo, to tak trochę lipa. Ale dobra, kurczę, mamy ten pełny ekwipunek. Czekajcie, właściwie to ja włożę sobie to tutaj jeszcze. Tak w sumie nawet nie sprawdziłem, czy gdzieś tu, wiecie, nie ma tych. Czy nie ma tego. O Jezus, jak to się nazywa? Jak to się... Jezus, co tu tyle robali dzisiaj? No powiem wam szczerze, że jestem w lekkim szoku. Bardzo dużo. Chyba nigdy tyle nie miałem nawet. O! To jest, moi drodzy, jemioła chyba, albo ostrokrzew, już nie pamiętam, jak się to nazywa, zimowe takie. Czekajcie, co by tu wywalić? To jest 50... Wywalimy sobie te slimy, to jest nam też do szczęścia totalnie niepotrzebne. No, dawaj, aha, dobra, bo to jest lepszej jakości, dobra, wywalamy seeds te, dobra. Patrzcie, znowu robaki! The hell? I tu też? Powiem wam szczerze, że bardzo dziwne, bo chyba nigdy... A, no tak, wiecie co, teraz dopiero zajarzyłem, zapomniałem, że zimą robaków jest więcej, dlatego, że one właśnie, że tak powiem, produkują nam te Winter's Rot, które, znaczy te ogólnie zimowe rzeczy, które można tam pozyskać. Spoko, spoko, teraz mi się właśnie przypomniało. A jeszcze wiecie co, mamy trochę czasu, to ja sobie sprawdzę, czy... Aha, tutaj nie możemy kopać, dobra. Czekajcie, zwierząt nie wypuszczałem, więc zwierzętami się dzisiaj nie będziemy zajmować. Pójdziemy sobie jeszcze oczywiście do Community Center, a myślę, że całą resztę, która tam gdzieś nam zostanie, no to chyba raczej pójdziemy do kopalni, bo w sumie wszystko zwiedziliśmy, byliśmy na plaży, wszędzie, także tutaj nie powinno być chyba większego problemu. No szkoda tylko, że ten krokus był jeden, kurczę, bo tak to bym, wiecie co, starał się już, powiedzmy, zasiać coś więcej.
Bo ogólnie z farmy naszej to chyba nie wylatują te zimowe rzeczy. Napiszcie mi może w komentarzu. Już tutaj nie chcę mi się za bardzo kopać, ale wydaje mi się chyba, że z naszej farmy te zimowe rzeczy raczej nie dropią. Dobra, teraz tak, jeszcze zanim pójdziemy sobie do Community Center, ja sobie tutaj posprzedaję trochę rzeczy. Na pewno sprzedam to holi, to jedno, te dwa możemy zostawić, bo to jest w sumie złote, a czy srebrne. To sprzedajemy na pewno, to też to nam jeszcze na pewno wpadnie, także tutaj nie mamy się o co martwić. I teraz tak, to są wszystkie rzeczy do Community Center. To sobie podzielę, bo to wszystko musimy mieć po jednym. Żeby, wiecie, nie zapomnieć i, wiecie, żeby nie było problemu. I jeszcze sobie tutaj wszystko podkładamy. Jeszcze tylko sprawdzę dokładnie, co nam jest tutaj potrzebne. Ale nam jest potrzebny Snow Gem i Krokus. Aha, czyli te dwie sztuki. Dobra, to zrobimy w takim razie tak, bo to tak ma być. No, i będziemy mieli naprawiony most, także będzie całkiem spoko, tak mi się wydaje. Dobra, to zostawiamy. Teraz tak, tu były rzeczy z farmy, tu są rzeczy ze zbieractwa. To właściwie miałem sprzedać, dobra, bo to są te lepsze. Dobra, to zostawiamy. Holly zostawimy, jemioła. Nie, to jest chyba jemioła, Holly. Nie ogarniam, nie pamiętam dokładnie, czy to jest jemioła, czy ostrokrzew. Nie, ja nigdy nie pamiętam, chociaż nie, no jemioła ma takie żółty kulki, to jest chyba ostrokrzew. Dobra, zostawiamy tutaj wszystko, sprzedajemy. Wiecie co, tak się teraz zastanowiłem. Kurczę, nie, ja tego nie sprzedam, wiecie, bo wydaje mi się, że chyba będziemy mieli jakieś tam surowce do tych, wiecie czego, no, do tych naszych, tych, no, jak to się zwało, come on, Wojciech, myśl, do czego, kurde, mam na końcu języka, co za bullshit, no patrzcie, zabijcie mnie, nie mam słowa teraz, nie? Jezus, do czego? No dlaczego to mi to robi zawsze? Słuchajcie, to jest najgorsze uczucie, jak chcecie coś powiedzieć i nagle macie taką totalną pustkę w głowie, nie? To jest po prostu tragedia. No, ale pewnie mi się nie przypomni, albo mi się przypomni za chwilę, bo tak jest zawsze. Więc tak, idziemy teraz do Community Center, oddajemy to, co mamy do oddania. Jutro będzie naprawiony most i wiecie co, ja wam pokażę ten most. Nie będziemy tam nic rozkopywać, ale ja wam pokażę, jak to mniej więcej wygląda, no bo wypadałoby, skoro tutaj tak nam ładnie powstanie. A w następnym odcinku sobie tam, myślę, że pójdziemy nawet w pierwszej kolejności. Mam chyba nawet jakieś bomby, więc myślę, że bombami tam wszystko sobie ładnie porozwalamy. I teraz tak, jeżeli dobrze pamiętam, to chyba było tutaj na dole. Wiecie, a nie, wziąłem to jajko, dobra. Tak, to jest tutaj. I oddajemy w takim razie Krokusa i Snow Gem. I za to w ogóle dostaniemy, wiecie co, 30 nasion. Tak, za to dostaniemy 30 nasion. I udało nam się ukończyć kolejną część Community Center. I tutaj mamy naprawę mostu. Teraz tak mi się przynajmniej wydaje, ale właściwie mi się nie wydaje, tylko jestem praktycznie na 100% pewny. Następnym takim najszybszym, który będziemy w stanie zrobić, to jest chyba raczej ten bundle z Greenhouse'em, dlatego że tam są, tym innym, są już takie rzeczy, że no może być dosyć ciężko. Dobra, zostawiamy ser i właściwie zobaczcie, brakuje nam jedna rzecz. Wydaje mi się chyba, że najprędzej będziemy mieli po prostu kozie mleko. Tylko właśnie, nie kupiłem dzisiaj kóz. Będzie trzeba to ogarnąć w następnym odcinku, także standardowo napiszcie mi w komentarzu, żebym oczywiście nie zapomniał. Więc myślę, że jakoś ładnie całkiem nam się tutaj uda to wszystko zrobić. Tylko wiecie co, zerknę, czy to są... Nie, to nie są rzeczy tej najlepszej jakości. No ale i tak tutaj... A, poczekajcie. Czemu ten Union za mną chodzi? Zapomniałem właściwie, wiecie co, bo tutaj mamy przecież to jedno jajko. O, zobaczcie, i została nam jedna rzecz. Szkoda, że nie mamy wełny. No to jest chyba ten największy taki, bym powiedział, minusik niestety. No ale na to niestety nic nie poradzimy. I teraz tak, tutaj będziemy mieli dla... Boże, jak on się nazywał? Recycling Machine, fajnie. Czekajcie, jak on się nazywał? Demetrius. Dla Demetriusa ogarnęliśmy, także jest spoko. I teraz wiecie co? Nie pójdziemy do kopalni. Wiem, że ja zmieniam zdanie co 300... O, filmik. O, tego filmiku nie widziałem. Jak widzicie, to jest Abigail, która siedzi na cmentarzu.
Tak, dokładnie. Zastanawiam się, dlaczego siedzisz godzinami na cmentarzu. Aha, bo to jest najlepsze miejsce w całym mieście, żeby znaleźć chwilę w spokoju, prywatności. Wait, what? And I'm sweet because... A, jestem spocona dlatego, że praktykowałam moje... Tu chyba chodzi o to, że po prostu ona zajmuje się jakby kowalstwem, że wykuwa miecze. Tak o to chodzi? Wykuwa miecze czy walczy mieczami? Nie jestem w stanie tego... A nie, dobra. Tak, ona ćwiczy po prostu, nie wiem, szermierkę mieczem, posługiwanie się mieczem, coś w tym stylu, bo tutaj właśnie się pyta, że myśli, że jest za słaba, aby podnieść miecz. Oj, aha, czyli ona się powiedzmy przygotowuje na to, żeby ogarnąć się na wyspę, znaczy na tą jaskinię w górach. You've used the sword before, haven't you? You should stay safe, but only in self-defense. Myślę, że self-defense. I don't want to kill anything either, I just want to do what's going with the risk manic. O! Czyli chyba odpowiedzieliśmy tak na dobrą sprawę w pozytywnym tutaj, że tak powiem, akcencie, bo odpowiedzieliśmy... Oho, tatusiek idzie. Idzie. Jak się w ogóle wyłonił zza drzewa, nie? Co za ninja. O, widać, że jest wściekły na awatarze, było widać. Chcę, żeby przyszła i pomogła z kolacją matce. This is not place for young... No to nie jest... Prawdziwa dama nie chodzi na cmentarz. Oho, tu już widzę jakaś słuchajcie, kłótnia. W ogóle zobaczcie na to. No, także jak widzicie, Abigail też ma swoje jakieś tam, powiedzmy, fantazje i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że jest całkiem okej, bo wiecie, jest gamerką, tak, lubi eksploracje i tak dalej, w sumie jak ja, coś w tym stylu. Także myślę, że może będziemy pasować. Dobra. Czy oni właśnie zrobili to, co o czym myślałem? Czy tak się po prostu tylko schowali w krzakach? No cóż, nie za bardzo wiem, co tam się stało, ale wiecie, pomoc w krzakach, tak... Brzmi dziwnie. Dobra, moi drodzy. Aha, jest 10. W takim razie wrócimy sobie na farmę. Myślę, że może jeszcze ogarniemy sobie tutaj, posiejemy te 30 sztuk, które mamy. Natomiast ja na pewno nie będę używać nawozu, bo moim zdaniem to jest troszeczkę bez sensu, żeby zimą używać nawozu. Wiecie, lepiej sobie go zostawić do wiosny, bo wtedy, wiecie, wszystkie kalafiory, bo tam chyba kalafior jest, fasolka, tak, te inne rzeczy. Myślę, że lepiej sobie to po prostu zostawić do tamtego momentu, żeby, wiecie, wszystko było pięknie, cacy, ładnie. I teraz ja tutaj troszeczkę, jak widzicie, zmienię ułożenie tego wszystkiego. Zrobimy tak, 2, 2, 2, 2, 2, to chyba będzie nawet za dużo. To chyba będzie nawet za dużo, ale spoko, przynajmniej sobie to, wiecie, będzie rosło w ten pierwszy dzień i... Aha, świetnie, wyrzuciłem, okej, okay, brawo ja. Jeszcze i tak to musimy podlać, ale konewkę mamy sprawną, także nie powinno być problemu. Mamy 30 sztuk, także, wiecie, no nie jest tego aż może aż tyle dużo, żeby, wiecie, ale zawsze to coś, więc będzie spoko. Tu jeszcze zasiejemy, zostało nam jeszcze 14. Dobra, to teraz tak, to idzie tutaj, zostało nam jeszcze 6 sztuk, tak? To wiecie co, zrobimy to tak, że puścimy to po prostu tutaj i 6 sztuk posadzimy tu, a jak będziemy mieli więcej rzeczy, to po prostu będziemy to dosadzać, tak? Tak samo myślę, że tutaj będziemy ewentualnie to przedłużać, żeby wiecie, ładnie to wszystko nam po prostu, żeby to ładnie nam wszystko po prostu rosło, wyrastało i jakiś tam hajs oczywiście z tego będzie. Jest z tego co widzę godzina 12, tutaj w ogóle wiecie co, zimą to tak jest średnio sens w ogóle przestrzegać energii moim zdaniem. Bo i tak się nie robi totalnie nic, no chyba, że na chwilę tylko tam zwierzęta się ogarnie, coś w tym stylu, ale do tego akurat energii tam chyba jest nawet niepotrzebna. Więc można sobie pozwolić na to, żeby wracać do domu dużo, dużo później. Dobrze, teraz tak, tutaj widzę, że mamy jakieś rzeczy, takie rzeczy. Teraz jeszcze tak, zrobimy to w ten sposób, a tego nawet się nie opłaca sprzedać, ale na pewno Fire Quartz sprzedamy.
i całą resztę sobie tutaj ładnie schowamy. I ogólnie będę musiał sprawdzić, ewentualnie możecie mi napisać, chociaż z tego co pamiętam, ktoś z was tam mi pisał odnośnie tych recycling machine, które co dają, jest tam jakaś szansa na to, że padnie drewno, przepraszam, wełna. To chyba były gazety, o ile mnie pamięć nie myli. Mamy jeszcze, bo tak, z patyków to właściwie zawsze wychodzą patyki, chyba że to chodziło też może o śmieci. Poczekamy sobie chwilę, bo wydaje mi się, że dosyć szybko nam się tutaj to wszystko ogarnie. No i zobaczcie, pierwszy, tak na dobrą sprawę, znaczy jeden odcinek zajął nam około 25 minut, no prawie pół godziny, chociaż nie no, 26-27 minut myślę, że te odcinki będą. I wiecie, tego chcę się trzymać, bo tak jak mówię, to będą jedne dni, one będą powiedzmy intensywne, bo będziemy też chodzić po innych i tak dalej, a wiecie, dwa odcinki, po których ja chodzę cały czas po kopalniach albo po otoczeniu, moim zdaniem totalnie się mija z celem, a wy przynajmniej będziecie happy, bo będziecie mieć odcineczki, wiecie jak. No i teraz aha, dobra, czyli z tego nam wyszły pochodnie. No to dupa, przetopimy sobie jeszcze jedną płytę i mam nadzieję, że zdążę dotrzeć do łóżka. No i w ostatniej chwili, dobra, idziemy spać. I jak widzicie, teraz właśnie naprawił nam się most do kamieniołomu. I słuchajcie, ten kamieniołom działa po prostu w ten sposób, że jest tam jakieś prawdopodobieństwo na to, że zrespią się jakieś tam takie, wiecie, fajne, super, hiper, super fajne te rudy, czyli na przykład iridium, czy taka ruda, z której nam jest szansa na to, że wypadnie nam prismatic shard. I wiecie, takie różne dziwne rzeczy. W ogóle, nie wiem, czy słyszycie, jest... Dlaczego pada deszcz? The fuck? Słuchajcie, ja nie wiem za bardzo, o co tu chodzi, ale pada deszcz i to jest dziwne, bo powinien sypać śnieg. To jest, moi drodzy, tak bardzo dziwne, że nie za bardzo ogarniam, o co chodzi, ale... Ja coś czuję, że się chyba będę musiał modów pozbyć, bo to jest aż niemożliwe. Ale dobra, zobaczcie. Tutaj mamy... Ja w ogóle sprawdzę grę, bo może faktycznie coś się tam zbudziło z modami. No i widzicie, tutaj jest właśnie kamieniołom, w którym mamy przeróżne rzeczy. Tutaj są różne kamienie, nie kamienie. Zobaczcie, mamy żelazo, mamy złoto, mamy kuper, tu jakieś klejnoty. Także jest tego naprawdę dużo i to się po jakimś tam czasie powoli, powoli odnawia. Także tutaj można przyjść raz na tydzień albo nawet codziennie i na bieżąco to wszystko ścinać. Właściwie wykopywać. Także moi mili, ja na dzisiaj wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli odcinek wam się podobał, to zostawcie oczywiście łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, wpadajcie też na wszystkie social media, linki macie standardowo w opisie do filmu. A jeżeli oglądacie to przed nowym rokiem szkolnym, przed inauguracją roku szkolnego, to życzę wam miłego, udanego dnia. Także na dzisiaj to tyle, trzymajcie się, cześć, pa, pa!